Nasza akcja dotyczy bezpośrednio wycieczki rowerowej. Mamy za zadanie, naszym celem jest wsparcie naszego miasta w tej akcji, właśnie Rowerowa Stolica Polski. Pan dyrektor wyszedł z taką inicjatywą, abyśmy zaistnieli w naszym środowisku lokalnym. Dlatego młodzież, jak widać, chętnie podjęła inicjatywę i szykujemy się na rajd. Mamy spotkanie z panem prezydentem na Placu Wolności, a później jedziemy taką pętlą drogami rowerowymi do Worosiuk. Tu przypomnijmy, jeszcze nie powiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Na terenie Liceum Emilii Plater w Gaju Podlaskiej. To jest Rowerowa Stolica Polski, 100 lat liceum. Nie, to akurat 100 lat to już przypadkowo tak zostało. Reklamujemy to nasze stulecie, które już minęło, ale głównym teraz celem jest udział w Stolicy Rowerowej Polski. Spotykacie się z prezydentem i potem jedziecie do Porosiuk. Tak, później mamy już taki rajd właśnie drogami rowerowymi, jedziemy do Porosiuk, później jeszcze pewnie przez Styżyniec i taką pętlę wykręcimy sobie. Po prostu przejeżdżacie taką trasę rowerową. Tak jest, tak, żeby to była właśnie taka oficjalna już inauguracja, żeby włączyć się w to wsparcie miasta, w tym zdobywaniu kilometrów. A czy dzisiejsza data, 1 czerwca, też ma jakieś znaczenie, czy to po prostu zbieg okoliczności? No głównie ona decyduje o tym, ponieważ ruszamy z tą, cała akcja rusza w Polsce i także my również właśnie włączyliśmy się w to. Akcja rusza 1 czerwca. My dziećmi na rowerach. Także tak i nie zapominamy o tym, że jesteśmy dziećmi i się dobrze bawimy. Dobrze, dziękuję. Dziękuję również.